Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, w końcu się doczekałem na tą grę, pełną wersję. Nie chciałem specjalnie grać w tą betę, która była już jakiś czas temu, z tego względu, że no chciałem po prostu już mieć swoją grę, w której będę mógł robić i zdobywać to, co chcę ja mieć i tak dalej. Wow, to są jakieś malowania. Boże, kochany, moi drodzy, będziemy wszystko to sobie sprawdzać, tak myślę. Gra na razie chodzi bardzo, bardzo fajnie. W 60 FPS-ach na PC-tach, na konsolach niestety jest 30 FPS-ów. Właśnie kończę przechodzić prolog. Już go sobie widzieliśmy na moim kanale przy okazji, gdy grałem w betę. Znowu wziąłem sobie Nissana 370Z. O nie, te brzydkie są. Dajmy te. I wow, tu jeszcze lusterka, ale jeszcze nie mam tego odblokowanego. Spoiler możemy sobie wymienić. Nie ma ich dużo, ale pewnie będzie ich później więcej. Maski. Dajmy tą z włókna. To i tak jest nieważne. Ja mam tak zwaną przepustkę sezonową. W ogóle zaraz wam opowiem, jakie miałem przygody z tą grą. To jest masakra. Już miałem niezłe przygody, ale tu chodzi głównie o zakup całego tego produktu. O Boże, ale spokojnie, wyjedźmy z tego garażu i pokażę wam coś. Opowiem wszystko, ogólnie ten dzień był dzisiaj taki do dupy. Wstałem rano, nie było prądu, nie mogłem nagrywać, nie mogłem robić nic. Po jakimś czasie dopiero był prąd, zaczęły się wrzucać wideo na dzień wczorajszy, dla mnie dzisiejszy. Teraz przechodzę tak zwany, jak mówiłem, prolog. No mam nadzieję, że w końcu się to skończy, bo już go przechodziłem dwa razy w sumie. Fajnie wygląda ten Nissanek. Były oczywiście te masyle, które można było sobie wziąć, ale no ja jednak wolę chyba tego Nissanka z wyglądu. Tamte po prostu mi się jakoś znudziły. Ten Chevrolet na tych zwiastunach był często solo. Jedziemy. Ładnie to wszystko wygląda. W 60 FPS-ach gra się naprawdę dużo lepiej niż w przypadku 30 FPS-ów. Te wideo jeszcze będzie w 30 FPS-ach, ale późniejsze będą już się pojawiać, jeśli będę oczywiście mógł, w 60 FPS-ach. Z tego względu, że 30 FPS-ów renderuje się szybciej, a jest godzina, o, tak jak patrzę na zegarek, 40 minut po północy, czyli za 21, a mam do pracy na 7:30, a jeszcze czeka mnie obrabianie, renderowanie. Pójdę o 4 spać. Nieważne. Dlaczego tak jest? Słuchajcie. Zamówiłem pre-order w piątek. Na jakimś serwisie, nieważne jakim. W dniu premiery miał być produkt u mnie. Dzisiaj był jedyny dzień wolny w tygodniu, jaki mam. I no myślałem sobie, o, ale jest fajnie, to sobie akurat ponagrywam z The Crew. Co? Zapomnijcie. Gra mi przyszła, znaczy pojawiła się tam w tych powiadomieniach, że o 10 już tam ta firma przesyłkowa miała produkt w Szczecinie. I co się okazało? Dopiero o godzinie 20, gdzie było ciemno jak nie wiadomo co, o godzinie 20 przyjeżdża kurier, daje mi wielki karton, możecie zobaczyć jaki na moim Facebooku, na fanpage'u. Daje mi wielki karton, lekki. Ja patrzę, tam w środku kartonu jest jakaś kartka, faktura. A pudełko było ukryte między takimi... no w tym kartonie strasznie było tak ukryte, więc on był w środku pusty. Cały, a taki wielki był. I no, poza tym... no bardzo długo musiałem czekać. I co? Jak czekałem, to pomyślałem sobie, kurde, nie chcę tyle czekać, była godzina 17. Wziąłem i kupiłem grę... sam klucz, tak? Wziąłem go, aktywowałem na tym, na Uplayu. I super, i już zaczęła mi się pobierać. Miała się pobierać 10 godzin. Zajebiście, myślę, no nie pogram dzisiaj. Nie nagram nic. Wyposaż, dobra. I co? No i co? I o tej 20 właśnie przyszedł mi kurier, to myślę, o, to sobie chociaż zainstaluję z tej płyty, a klucz sprzedam na Allegro. Czy tam gdzieś komuś oddam, nie wiem. Ten dodatkowy. No i grę już właściwie wystawiłem, jeśli ktoś z was jest zainteresowany za 110 zł kupić The Crew,
to zapraszam. Muszę sobie kupić u mnie na Allegro jeszcze, ta gra jest dostępna, pewnie niedługo już nie będzie dostępna, bo ktoś ją kupi. O, to jest dobra cena, klucz jest nieużywany. I... kurde, ten prolog. To już chyba będzie koniec tego prologu. Myk. Warsztat. Kolekcja. Premie. Ukryty samochód. No, także... mam do sprzedania jedną grę, w ten sposób mam dwa kody, które mi nie są potrzebne. I kurczę, no... niemiła przygoda. I w ogóle nie mogłem jej zainstalować. Jak użyłem tego kodu, który kupiłem wcześniej i zainstalowałem z płyt grę, to ona, to jakoś Uplay nie chciał uruchomić tej gry, nie wiem czemu. Okej, widzę, że już jest czat, więc to jest chyba prawidłowa już gra, tak. Więc chyba mogę sobie wybrać coś innego. Mobilny tuner, mobilny garaż. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. It's been 5 years, Alex. Your brother's whole crew was driven out when Shiv took the V8. Okay. No i nie mogłem jej uruchomić dopiero po jakim, po, nie wiem, chyba 5. instalacji mogłem sobie ją uruchomić. I teraz po północy mi się uruchomiła i dopiero zaczynam nagrywać i grać. Taka historia. Dzień zajebisty po prostu. Jutro mam na 7:30 do pracy, będę je w pracy jak zombie. Boże. Także niemiłe, złe... no, niemiłe dobrego początki, można powiedzieć. Gra naprawdę bardzo fajnie się gra. O rany. Fajnie się gra, bo w 60 FPS-ach jest dużo lepiej niż w 30. Ustawiłem sobie tutaj jakiś tryb wspomagania hardkorowy, to jest chyba bez wspomagania i jeździ się spoko. Jazda teraz nie jest jakaś ociężała. Podejrzewam, że trochę tam naprawili ten model jazdy, nie jest on taki ociężały, taki ospały, więc pod tym względem jest spoko. Tutaj czekam na odpowiedź, nie wiem czy z kimś będę jechał czy nie. Poziom auta drugi. To jest początek. Ja przed chwilą sobie kupiłem tak zwaną przepustkę sezonową. Jak się z tego wychodzi? Nie można z tego wyjść? What the hell? Nie wiem, nie wiem co się dzieje. Nikt nie o co... dobra. Przepustkę sezonową sobie kupiłem. I tam są jakieś samochody dostępne ponoć natychmiast. Ale nie wiem czy ja mogę sobie je wybrać. Bo... chwileczkę, tu mi się... o właśnie. Season Pass i zobaczcie, odbierz swoją zawartość. Odbieram. I gdzie jest ta moja zawartość? Zaraz zobaczymy. Powinien być McLaren MP4. Kolekcja. O, coś tu się pojawiło chyba. Co? Muszę to dopiero kupić? Wyczyn poziom 10. Ale jaja, myślałem, że będę... a nie, coś tutaj jest. Wybierz, wybierz. Zobaczcie, jest coś. Oh yeah! Dobra, to co bierzemy najpierw? Bierzemy McLarena chyba, co? Zobaczymy jak to jeździ, to są chyba jedne z szybszych samochodów w tej grze. Wow, warsztat. Czy możemy coś tutaj zmienić? Optyka, kolor. Zmieńmy na pomarańczowy. Naklejki, brak naklejek dla tego samochodu, ciekawe. Oficjalne, nic na razie tu nie można zmienić. Co to jest ten tryb widokowy? A, ręczny. Okej, okay. Wow, ale powiedzcie, to jest zajebiste. Klakson? Nie działa coś. A nie, działa ten klakson, działa. Drzwi, wow! Zajebiste. No dobra, to mamy wnętrze, optyka, tablice, wow. Coś też nie można tutaj zmienić, wyposaż, okej. Okay. Felgi. To pewnie się później jakoś tam odblokuje, nie wiem. Dobra, bierzemy sobie ten, te felgi i naprawa. To auto jest już naprawione. Pewnie będę musiał podblokowywać sobie dużo rzeczy, żeby móc tuningować coś w tym samochodzie. No ale dzisiaj sobie pojeździmy trochę MP4-ką. Myślę, że będzie ciekawie. Wow. Oh yeah. Czyli kupując przepustkę sezonową od razu dostajemy dwa samochody. To Ferrari.
i McLarena MP412C. No dobra, to jest ciekawe. Nieźle. Ciekawe, ile to pojedzie. 200. A ciekawe, czy 3 paki wycisnę. Tutaj coś jest, jakiś pachołek. Tu będzie skok. O, zrobimy sobie skok. Zobaczymy, jak to. Ile polecę. Jest 300, 309 km na godzinę. Nieźle. Tu jest skok? Nie, co to jest? O, skacz. What the fuck? Ohoho. Dobre. Tak, w 60 FPS-ach dużo lepiej. Powtórz. W 60 FPS-ach dużo lepiej widać tą prędkość, zdecydowanie. Zbijmy sobie skok. I. Hop. Yes, oto! Pięknie! Nie było to takie trudne. No, w tym samochodzie on chyba jest taki dosyć dobry. Wiadomo, że nie jest trudny. Dobra, i teraz tak, jedziemy sobie. Pogram dzisiaj naprawdę troszeczkę tylko, bo zaraz muszę naprawdę iść spać. Za co was przepraszam, no nie jest to moja wina. Chciałem jak najwięcej nagrać dzisiaj, postarać się, żeby to było wszystko fajnie, elegancko. Ustawimy znacznik i pojedziemy sobie tutaj, tak? No ale się nie udało, no czasami tak bywa. Czasami tak bywa, że się nie udaje. I trudno, trzeba się z tym pogodzić i już. Pięknie. Szkoda, że jest noc, tak nie dużo widać. Zobaczcie, jak te światła ładnie tutaj oświetlają. Ha, kurde, niezła ta gra jest. Podoba mi się, chociaż. Czy mogę się do czegoś przyczepić? Raczej na razie nie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra ze znajomymi, czy tam z kimkolwiek, czy z wami. Nawet widziałem, że macie już The Crew, także byłoby fajnie razem pograć, co? Tym bardziej, że to jest gra MMO, więc na pewno jakoś tam się da radę spotkać. Ciekawe, jak to będzie tutaj wyglądało, ta wspólna gra. O, kontynuuj. Trochę zarzuca, ale okej. Nie podoba mi się pozycja czatu, chociaż szczerze mówiąc też nie wyobrażam sobie jej gdzieś indziej. Czy możemy ją przenieść gdzieś? Wciśnij T, aby wysłać wiadomość, lub F3, aby pokazać ukryć czat. Okej. Możemy pisać. Hej. I tutaj jest prywatne, swobodna jazda, moja ekipa i system. Ferrari sobie przetestujemy w następnym odcinku, myślę. Ukryjemy ten czat niepotrzebny i pojedziemy sobie tutaj wyścig. Myślę, że solowo. Myk. Szybka jazda. Gracze w sesji. Czy ktoś będzie chciał jeździć? Nie wiem. Co to jest ta aplikacja w Wiki? O, cel. Aha, to są po prostu informacje. Dobra, pojedziemy solowo. Wymagany samochód w wersji UI. Aha, już mnie od razu zmieniło na Nissana. Będę jeździł sobie 370. Lecimy. Wow! Tu mamy R34 Challenger albo Charger to jest. Chyba Charger. I chyba Raptor z przodu jedzie albo coś podobnego. Nie, to nie jest Raptor. Cholera, to nie wiem, jak się nazywa. W każdym razie jakiś Dodge, tak myślę. Naprawdę teraz, kurczę, lepiej się jeździ tymi samochodami. Albo mi się tak po prostu wydaje, że się lepiej jeździ samochodami. Może to ze względu właśnie na tą płynność gry, która jest teraz przecież wyższa sporo. Fajna muzyka. Wow. Helikoptery, bajery, szmery. Nieźle, co? No, to są dopiero początki. Wiecie, na co ja czekam? Aż odblokuję sobie Aventadora. Jak widziałem na tych zwiastunach, jak ten samochód wyglądał w tej grze. Kurde, muszę go mieć, po prostu muszę. Właśnie, nawet w Need for Speed World to tak samo sobie stuningowałem ten Lambo, żeby wyglądało tak jak właśnie w The Crew na zwiastunach. To jest to, oh yeah.
Dobra, tu jeszcze mamy punkcik. Co ta policja ode mnie chce? Czy ona mnie goni? Nie, chyba nie. Okej. Meta. Teraz sobie jeszcze pojeździmy w tej MP4-ce. Ja tak zawsze mówię na tego McLarena, bo tak jest po prostu najszybciej. Choć wiem, że niektóre osoby to denerwuje, jak mówię na przykład, nie wiem, samo R34 i ktoś może mówi, o, nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby mówić jak najkrócej i żeby każdy rozumiał. Dobra, poziom drugi, myk. Kontynuujemy. Powrót do swobodnej jazdy. No mam nadzieję, że mi zmieni samochód. A tak na marginesie, tutaj jest takie coś jak pomnik. Tutaj jest coś takiego jak mobilny garaż. I tu powinienem... O, zobaczcie, już się pojawiły nowe samochody. Wytrzymałeś 70, wytrzymałeś 100. Te Ferrari jest mocniejsze, to Ferrari. Pięknie, pięknie. Samochody seryjne. Samochody uliczne. Off-road. Wyczynowe. Rajdowe. Torowe. Kurczę. Jest tych trochę pakietów do tuningowania. Ten na przykład Ferrari jest tylko na wyczyn. Prędkość maksymalna do 325 km na godzinę. Od 0 do setki 3 sekundy. Fajne te staty są. Wszystko jest pokazane. Długość, szerokość, wysokość. Cholera. To jest chyba coś, co każdy z nas polubi, tak? Waga. Wow. Dobra, bierzemy tego McLarenka i lecimy. Pięknie. Ciekawe, czy tu można kogoś wyzwać na pojedynek. Zaraz, nie wiem, może spotkam jakiegoś gracza i zobaczymy. Co tu mamy? Tu mamy jakieś proste wyzwanie, tak? Aha, muszę coś jechać tutaj po prostu, jak najdalej chyba, mi się wydaje. O! Coś przywaliłem. Jest złotnego! Wow! Ładnie ten samochód w środku wygląda. Dobra, spróbujmy z kogoś spotkać tutaj na drodze. I co, na razie sam jestem, czy jak? Jeden na dwóch? To jak to działa? Mam nadzieję, że tamten typek nie wyszedł, że... Lipa by była. A nie, coś tutaj laguje, więc... A nie, jest typek. Jest. Tutaj jedzie sobie. W Chevrolecie. Okej. No, są delikatne lagi. Ja teraz nic nie pobieram, nie wrzucam ani nic, więc... Coś tutaj musi być albo po stronie serwerów, albo po prostu jestem oddalony znacznie od tego typa, z którym jestem teraz w sesji, dlatego może nas lekko lagować. Nie wiem, przyczyny mogą być różne. Dowiemy się pewnie tego o tym w przyszłości. No i zobaczcie, mój piękny Nissanek, jak koksi tutaj. Gościa zostawiłem z tyłu, bo muscle cary są ciężkie i ciężko je opanować. A mój Nissanek każdy zakręt zjada. O, no dobra, przesadziłem troszeczkę, ale on też się rozbił. I nitro, oh yeah. Dobrze, i teraz tu. Tylko mnie nie ramuj, typek. To jest pierwszy gracz, z którym się ścigam w ogóle na multiku. To jest ciekawe. Później będziemy sobie jeszcze testować, sprawdzać różne rzeczy, ojej. Tyle do grania tutaj jest, tyle grania czeka mnie. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie się bawić. I że jeśli jeszcze nie macie tej gry, lub ci co nie mają, żeby sobie ją zakupili, bo jest naprawdę fajna, fajnie się zapowiada. Chociaż może nie wszystkim ona pasować. No ten koleś z tyłu strasznie słabo jeździ, chociaż jeździłem tym Mustangiem GT w wersji beta i no prowadził się ciężko, przynajmniej tak go sobie zapamiętałem. Chociaż to też wiadomo, kwestia tuningu odpowiedniego. Wow. Ale bardzo się cieszę, że w końcu mogę sobie wszystko odblokowywać jakby na swoje konto, a nie, że beta jest i potem ci wszystko kasują i wypad. Także bardzo, bardzo fajnie. Okej, ukończyłem sobie, osiągnięcie jakoś odblokowałem. Poziom też.
Czynność ukończona, ekipa plus 30. Zdobyto już tę część. Okej. Okay. Zdobyte bugs 4. Powrót do jazdy. Do swobodnej jazdy. Dobra, już to widzieliśmy, no już Boże. Okej. Okay. Maybe I call. I zmieni mi samochód? Nie. Ale to jest ten typek, zobaczcie. Czekajcie, pokażę mu mój nowy wóz. Wezmę sobie Ferrari. Albo nie, McLarena. McLaren będzie się ładnie błyszczał. Ho. Zaszpanujemy przy typie. No chodź. Gdzie on jest? Tutaj. Co powiesz na moją brykę? Ja już dzisiaj cały dzień grałem, więc zblokowałem taki wspaniały samochód. W ogóle całą grę przeszedłem. Heja! Co, ścigamy się? Chcesz się ścigać, man? Chcesz się ścigać, man? Jo. Jak tu się z nim... O, mapkę można powiększać, bardzo fajnie. On mnie zaprosił do swojej drużyny, czy jakoś tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. No nic, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną teraz w takim rozpoczęciu gry w The Crew. I piszcie, co myślicie o tej grze. No, myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie będziemy spędzać tutaj czas. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.